Część druga. Intencja. W drugiej części rozmyślania męki pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia, aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny. Sąd Piłata jak zło.
Ojcze generale, moi bracia w powołaniu, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, zgromadzeni w Bazylice Jasnogórskiej oraz ci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów. Na początku naszych rozważań postawiliśmy pytanie, czy chrześcijaństwo może jeszcze coś wnieść w rozwój cywilizacji? Czy chce i potrafi wyjść naprzeciw dzisiejszemu światu? Oraz czy ma jeszcze siłę do przepajania tego świata duchem Ewangelii? Pytaniu temu towarzyszy inne, być może jeszcze bardziej brutalne i szokujące, które postawił papieżowi Benedyktowi XVI jego rozmówca w wywiadzie Światłość Świata. Brzmi ono tak. Czy można by było wyjść z takiego założenia, że chrześcijaństwo po 2000 lat po prostu się wyczerpało, tak jak w historii cywilizacji wyczerpały się inne wielkie kultury? Sytuacja wielu katolickich krajów dzisiejszej Europy, takich jak Włochy na przykład, gdzie 80% mieszkańców to chrzczeni katolicy, czy Portugalia i Polska, 90% katolików, lub Malta, 100% katolików, albo Niemcy, gdzie więcej niż 60% ludności należy do któregoś z dwóch głównych kościołów chrześcijańskich, katolickiego lub ewangelickiego. Sytuacja tych ludzi, tych katolików, mówi papież, jest osobliwa, a nawet używa sformułowania schizofreniczna. Większość katolików w tych krajach jest zdominowana przez poglądy mniejszościowe, takie jak podawanie w wątpliwość nierozerwalności małżeństwa chrześcijańskiego, prawo do jednopłciowych związków partnerskich, domaganie się legalizacji aborcji, eutanazji i tym podobne, niezgodne z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Sami nawet w wielu wypadkach podzielają takie poglądy. Na ile bowiem ludzie ci należą jeszcze do Kościoła? Pyta Ojciec Święty. Z jednej strony chcą do niego należeć, nie chcą tracić tego fundamentu. Z drugiej są przecież wewnętrznie uformowani przez nowoczesny sposób myślenia. Papież nazywa to rodzajem schizofrenii, podzieloną egzystencją, przemieszaniem zasadniczej woli bycia chrześcijaninem z nowym światopoglądem. I postuluje troskę o to, żeby te dwa elementy wzajemnie się dopełniały, o ile da się je z sobą pogodzić. Papież mówi tak. Bycie chrześcijaninem nie może oznaczać przywdziania archaicznego kostiumu, trzymania się go kurczowo i w pewnym stopniu życia obok nowoczesności. Bycie chrześcijaninem jest już samo w sobie czymś żywym, czymś nowoczesnym, co całą nowoczesność formuje i kształtuje. Potrzeba wielkiego wysiłku duchowego, wyrażona przez założenie przez Benedykta XVI Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji, oznacza próbę takiego życia i takiego myślenia po chrześcijańsku, aby przyjmować to, co dobre i słuszne w nowoczesności, a zarazem odcinać się i odróżniać od tego, co staje się antyreligią. Dla papieża wielką misją Kościoła obecnego czasu jest sprawić, aby chrześcijanie, którzy osobiście są wierzącymi ludźmi, mieli dość siły, aby mocniej oddziaływać swoją wiarą na świat. Chodzi o to, by ludzie nie tracili Boga sprzed oczu, by rozpoznali posiadany przez siebie skarb, a potem, aby sami mocą własnej wiary przystępowali do zmagania się z sekularyzacją i potrafili rozeznawać to, gdzie wiara musi się dostosować do form i kształtów współczesności, a gdzie musi stawiać opór. Papież żywi nadzieję, że wewnętrzna moc wiary obecna w ludziach będzie działać potężnie także publicznie,
przez co również na zewnątrz ukształtuje myślenie, a społeczeństwo nie stoczy się w przepaść. Co jednak można zrobić w sytuacji, kiedy brak jest w ludziach tej wewnętrznej mocy wiary? Jak możliwe jest to rozeznawanie, kiedy ludzie nie potrafią się odnaleźć ze swoim przeżywaniem wiary w warunkach demokratycznego państwa prawa, w którym pluralizm światopoglądowy i kulturalny jest rzeczą oczywistą? Co zrobić, aby program duszpasterski dla Kościoła w Polsce, przewidziany na 3 kolejne lata, nie stał się tylko duszpasterstwem jednego sezonu? Odpowiedź na te pytania jest niezmiernie ważna dla zrozumienia posługi duszpasterskiej, która nie ma być nastawiona na sukces, ale na odkrywanie tajemnic Ewangelii, świadczenie o nich i życie nimi, ciągłe na nowo odczytywanie przesłania Jezusa Chrystusa. Takie postawienie sprawy wymaga dalekiego patrzenia w przyszłość i pokoleniowego współdziałania w myśl Pawłowego stwierdzenia: ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Tymczasem wewnętrzne życie kościelnej wspólnoty zaczyna coraz bardziej trawić choroba rodem ze świata współczesnej polityki, w którym działania podejmowane są od jednej wyborczej kadencji do kolejnych wyborów. Mało kto chce myśleć w dłuższej perspektywie i wytyczać odległe cele. Warto zatem, abyśmy uczyli się od Jana Pawła II, który wypełniając prorocką funkcję Kościoła wobec świata, miał odwagę myśleć dalej niż czas trwania jego życia, a także wyznaczać dalekosiężne cele i zadania. To przecież właśnie on mawiał, że człowiek jest drogą Kościoła. Dziś słowa te w wielu wymiarach pozostają puste. Struktura życia kościelnego sprawia bowiem często, że bywa dokładnie odwrotnie. To Kościół jest drogą człowieka. Dobro społeczności jest postawione ponad dobrem jednostki. Wiemy, że fundamentalne znaczenie dla bycia chrześcijaninem ma chrzest. To on decyduje o specyfice sakramentalnej struktury Kościoła oraz o jego wymiarze wspólnotowym. Stąd też płynie wiara w obecność i działanie Ducha Świętego w ochrzczonych, zaufanie ich zmysłowi wiary, to co nazywamy sensus fidei. Duch Jezusa Chrystusa działa nie tylko od góry, przez hierarchię, lecz przemawia przez swój lud. Skąd zatem brak wiary w autentyczną obecność Boga pośród wierzących? Być może wynika on z pewnego ryzyka, że trzeba zaufać ludziom. Dopóki ich rolą pozostanie jedynie słuchanie i wypełnianie wskazań duchownych, dopóty będą w Kościele zrównani z pozbawionymi praw dziećmi. Jezus nauczał swoich uczniów, że ich wzajemne stosunki nie mają być wzorowane na modelach władzy świeckiej. Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Soborowa wizja Kościoła polega na tym, że ma on być Kościołem świadectwa, a nie Kościołem sukcesów. Nie ma być ani świecki, ani klerykalny. Ma być wspólnotą, i to wspólnotą służebną, opartą na zasadzie pierwszeństwa dobrej jednostki nad grupą. Tylko bowiem autentyczne dobro człowieka, spełnienie jego aspiracji, przynosi prawdziwy pożytek społeczności, w
której On żyje. Jeśli więc pytamy o miłość do Kościoła, pytać musimy o miłość do człowieka. To On jest uprzywilejowanym miejscem ujawniania się Boga. To także centralny punkt nauki Jezusa. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Nie istnieje Kościół abstrakcyjny, jakaś teologiczna idea czy historyczna organizacja poza konkretnymi ludźmi, złączonymi wiarą w obecność Boga pośród nich. Pielgrzymujący przez pokolenia Boży lud, oto Jego imię. Według papieża chrześcijaństwo nie tylko się nie wyczerpało, ale ma jeszcze sporo do zaoferowania światu. Optymizm papieża polega na tym, że widzi on w chrześcijaństwie rozwijające się obecnie całkiem nowe twórcze siły, nowe katolickie inicjatywy, dynamika nowych ruchów, gdzie młodzi ludzie, zachwyceni rozpoznaniem Chrystusa jako Syna Bożego, chcą Go nieść światu, jak na przykład w Brazylii. W wielu miejscach świata Kościół jest jedynym elementem, który ciągle trwa, mimo chaosu i zniszczenia spowodowanego przez wojnę. Jest bardzo często jedynym schronieniem, gdzie jest obecne człowieczeństwo, gdzie coś jest robione dla ludzi, jak na przykład w Afryce. A na Zachodzie zauważa papież przebudzenie nowych katolickich inicjatyw, które nie są kierowane przez zbiurokratyzowaną strukturę, która jest wyczerpana i zmęczona, lecz pochodzą z wnętrza, z radości młodych ludzi, gotowych stać się liderami dla swoich rówieśników. Według niego chrześcijaństwo stoi przed epoką nowego dynamizmu. Te nowe twórcze siły chrześcijaństwa, jakie tkwią w doświadczeniu kościelnej wspólnoty wiary, stanowią najlepszą odpowiedź na dyktaturę relatywizmu, o której mówił papież w swojej mowie na rozpoczęcie konklawy. Zasadniczą treścią Ewangelii, według niego, jest przesłanie, że prawda panuje nie przez przemoc, ale swoją wewnętrzną mocą. Jezus wyznaje przed Piłatem, że jest prawdą i świadkiem prawdy. Nie broni jej legionami, ale czyni ją widoczną i skuteczną przez własną mękę. Dlatego musimy mieć odwagę, aby powiedzieć: tak, człowiek musi szukać prawdy. Jest do tego zdolny. To ona wskazuje nam na stałe wartości, które ludzkość uczyniły wielką. Dlatego trzeba na nowo uczyć się pokory i w niej się ćwiczyć, aby uznać prawdę i pozwolić, aby ona stała się normą naszego życia.